Takim językiem w takich sprawach wypowiadają się ludzie, których niektórzy nazywają prostakami. A generalnie jest niedouczony frustrat. Tak. Ten język jest oczywiście niestosowny wypowiedzi, ale rozumiem, że on ma służyć zwarciu szyków nowo czy starszej partii, ale przemianowanej na suwerenną w tej chwili. No i w związku z tym używa się takich słów, które jednoczą, a więc podżegają konflikt. Jak jest konflikt wybucha silniej, to ci, którzy są w naszym obozie, powinni stać po naszej stronie. Myślę w kategoriach załatwienia spraw. Chcę, żeby Rosjanie i Ukraińcy przestali umierać i zrobię to w ciągu 24 godzin, mówi Trump. No tak. To jest niepoważny człowiek. No, on jest niepoważny w tych wypowiedziach. To jest poza wszelką dyskusją. To jest przykład człowieka niestabilnego psychicznie. Tak to muszę powiedzieć. Tacy politycy zdarzali się też i w przeszłości. Bardzo się cieszę zawsze na spotkanie z panem ambasadorem. Andrzej Byrd, były ambasador Rzeczypospolitej we Francji i w Niemczech. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Niestety zaczniemy od dość smutnych wątków w relacjach polsko-niemieckich. Słyszał pan przed chwilą ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę, jednego z najważniejszych polityków obecnej władzy, który mówi, pan kanclerz Scholz, występując w Parlamencie Europejskim, powiedział, że Niemcy zostały wyzwolone od nazistów, bo przecież to Niemcy były w czasie wojny okupowane. Nie dokładnie w ogóle tak brzmiało słowa pana Scholza. Tutaj znowu pan Ziobro troszkę to nadinterpretował. Niemniej jednak kontynuował. Można powiedzieć, że w ten sposób pan kanclerz Scholz nawiązał do tradycji swojego znanego rodaka, niejakiego Goebbelsa, który być może nawet pozazdrościłby inwencji twórczej kanclerzowi Scholzowi. Panie ambasadorze, jak pan ocenia takie słowa ministra sprawiedliwości i czy uważa pan, że one w ogóle powinny były paść? Bo zapytał też, czy jest, przepraszam, jeszcze dodam, idiotą czy szulerem pan Scholz. No tak, jest to język używany wielokrotnie już i wcześniej przez ministra sprawiedliwości. Jest to język, gdyby króciutko powiedzieć, niestosowny. To jest powiedziane dyplomatycznie. Inaczej można by powiedzieć, jest to język, takim językiem w takich sprawach wypowiadają się ludzie, których niektórzy nazywają prostakami. A generalnie jest niedouczony frustrat. Tak to by mogło, tak można byłoby to określić. Rzeczywiście można mieć wiele krytycznych głosów pod adresem aktualnego kanclerza Niemiec. Bez wątpienia, o tym za chwilę też porozmawiamy, tak, bo to nie jest, nie o to chodzi, żeby bronić ale Scholza. Ten język jest oczywiście niestosowny wypowiedzi, ale rozumiem, że on ma służyć zwarciu szyków nowo czy starszej partii, ale przemianowanej na suwerenną w tej chwili. No i w związku z tym używa się takich słów, które jednoczą, a więc podżegają konflikt. Jak jest konflikt wybucha silniej, to ci, którzy są w naszym obozie, powinni stać po naszej stronie. No więc przypuszczam, to był cel, ale mówię, takich słów nie powinien używać i nie używają normalni, dojrzali politycy, nawet jeśli są wściekli, w cudzysłowie, na jakiegoś oponenta z innego kraju, bo on coś był powiedział. No to niestety świadczy o poziomie polskiej dyplomacji w tej chwili. Natomiast jeżeli minister, prokurator generalny pyta kanclerza, czy jest idiotą, czy szulerem, to do kanclerza pana zdaniem dociera? To wpływa w realny sposób na relacje polsko-niemieckie? Czy Niemcy przywykli już do dość napiętych stosunków ze strony Prawa i Sprawiedliwości i puszczają takie rzeczy mimo uszu? Jak to jest? Znaczy, jaki realny wpływ, pana zdaniem, tego typu słowa, wypowiadanie takich wojenek działa na to, co dzieje się między nami a Niemcami? Ja myślę, że oczywiście o słowach ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego strona niemiecka natychmiast wie, bo to, po to są między innymi przedstawicielstwa, które to raportują. I kanclerz przeczyta sobie to zapewne w codziennych notatkach, które dostaje z MBZ-u czy też z wywiadu. W tym przypadku oczywiście z MBZ-u. No więc on będzie wiedział, kto to powiedział. No i odniesie do tej postaci tylko, nie do Polski, bo mówił przecież to, mówi wprawdzie polityk aktualnej partii współrządzącej naszym krajem. Ale takich polityków w przeszłości też było wiele, którzy używali słów zaskakujących. Bywały, pamiętam, słynna wojna okładkowa różnych czasopism polskich i niemieckich. No więc osoby typu, tak jak kanclerz, czy powiedziałbym generalnie dojrzały polityk, który ma kontakty międzynarodowe, wie, że zdarzają się postacie na, nazwijmy, medialnym rynku światowym, które piastują poważne funkcje polityczne w różnych państwach, które bredzą. No i to jest ten przypadek. Jak by pan, panie ambasadorze, określił na dziś relacje polsko-niemieckie?
Są one oczywiście napięte, ale jednocześnie mam wrażenie, że są, istnieje pewne podglebie pragmatyzmu w ich dalszym rozwijaniu. Bo politycznie oczywiście czas spotkań, w których obie strony uczestniczyły w podejmowaniu ważnych inicjatyw międzynarodowych, w tym politycznych, minął. Dzisiaj jest jednak określony spór, bo i premier polskiego rządu wypowiada się w wielu przypadkach krytycznie po stronie niemieckiej, natomiast generalnie bardziej dominuje powściągliwość. Mhm. Jak gdyby strona niemiecka mówi tak, byliśmy świadkami my wspólnie i inne państwa europejskie też zmian politycznych na terenach obcych państw, gdzie do władzy przychodzili politycy z różnych powodów mających krytyczne stanowisko wobec naszej własnej niemieckiej polityki. I w związku z tym to trzeba przeczekać, znieść, bo to jest proces demokratyczny, który może sprawić, że któregoś dnia zmiana władzy nastąpi. Czy ona nastąpi wcześniej, czy później, to jest oczywiście inna sprawa. Mhm. Ale to osłabia oczywiście wzajemną gotowość do podejmowania wspólnych, istotnych politycznie dla całej dzisiaj Unii Europejskiej inicjatyw. Także w kontekście wojny w Ukrainie. No prawda? I także w kontekście wojny w Ukrainie. Bardziej, że my adwokatem Ukrainy chcemy być. No, chcemy być, oczywiście. Niemcom to na pewno niektórym się nie podoba. To trzeba mieć również tego świadomość. I być może słowa krytyki z naszej strony są czasami też i uzasadnione. Oni z kolei sami, będąc poddani tacy krytyce, usiłują uwypuklać swoją rolę i rozumiem, na to zareagował między innymi negatywnie minister Ziobro. Kanclerz Scholz na ostatnim wystąpieniu powiedział, że Niemcy są największym wsparciem z wszystkich państw europejskich. No, rzeczywiście z punktu widzenia kwoty przeznaczonych pieniędzy czy wartości materiału wojskowego, ale największym trzeba odnieść jednak do zasad, jakie powinny być stosowane w przypadku wielostronnych kontaktów, czyli potencjału w odsetku do wielkości produktu brutto. To jest podstawa i w tej dziedzinie zdaje się Polska ciągle jest na pierwszym miejscu. Nie będziemy nazywać Olafa Scholza idiotą czy szulerem, już cytując raz jeszcze pana Ziobrę, ale jednak, panie ambasadorze, no, zdaje się, że Olaf Scholz no jest, szukam odpowiedniego słowa, politykiem kontrowersyjnym, udało mi się, tak? Mniej więcej. Można, to, zakładam, że to jest pani, to chciała powiedzieć, no więc przyjmuję to do wiadomości. Ale czy rzeczywiście uważa pan, że Scholz no, często działa nie do końca tak, jak wymagałaby tego sytuacja, okoliczności? No, właśnie o to chodzi, że dzisiejsze zdarzenia, te, które są za naszą wschodnią granicą, czyli agresja rosyjska na Ukrainę i walki, które za sprawą Rosjan tam się toczą. I jednocześnie różne formy nacisków z różnych części świata i kontrowersje, w jaki sposób ten konflikt zakończy, sprawiają, że jest tu potrzebna oczywiście refleksja, to jest poza wszelką dyskusją, ale również określona szybkość. Otóż Niemcy w tej sprawie nie wykazali się należytą sprawnością podejmowania decyzji w Berlinie i przez to sam kanclerz Scholz po swojej wypowiedzi był krytykowany przez zarówno europosłów niemieckich. No i jego umizgi do Putina bardzo długie, no, tak. Tam jest szereg różnych... Tak. Więc był przez zarówno swoich parlamentarzystów, jak i swoją własną niemiecką opozycję, którzy domagają się tego, żeby jednak w sprawach kluczowych, jaką w tej chwili jest pomoc udzielana Ukrainie, której to pomocy oczywiście kanclerz Scholz nie odmawia. On wyraźnie mówi, będziemy pomagali tak długo, jak to będzie nieodzowne. Tylko w wielu sytuacjach potrzebna była szybkość podejmowania decyzji, a nie kluczenie. No więc mam wrażenie, że ten okres kluczenia się skończył, tyle tylko, że pamiętajmy, dynamika procesów politycznych w Niemczech jest wolniejsza niż u nas. Niemcy być może uważają, że ona jest pochopnie za szybka. My uważamy, że u nich jest stanowczo spowolniona. A sądzi pan, że Scholz dotrwa do końca swojej kadencji w roli kanclerza Niemiec? Ja nie widzę powodów takich dzisiaj, które mogłyby wystąpić, że nastąpiłyby takie przetasowania w opiniach partyjnych w obrębie jego koalicji, które by wysadziły go z siodła. No dobrze, to jeszcze jedna kwestia dotycząca tych stosunków polsko-niemieckich. Czy sądzi pan, że takie uporczywe wracanie do takiej retoryki antyniemieckiej jest dziś w Polsce skuteczne jeszcze?
No, pani pyta o to, jak reagują na to potencjalni adresaci słów takich tak, jak i także pana ministra Ziobry. U nas w kraju, no, wewnętrznie, jak to pana przyjeżdżamy czasami do państwa taksówką i jak to zwykle u nas w Warszawie rozmawiam z kierowcą. Więc odpowiedź moja na pani pytanie jest jednoznaczna. Tak. No, ludzie rozumieją, że ci, którzy tak, przepraszam za określenie, bredzą, nie znają reakcji. Wszyscy naskakujący na Niemcy jeżdżą niemieckimi samochodami, prawda? Pan premier co 2 czy 3 tygodnie opowiada... Tak, przepraszam, bo akurat w tym kontekście. Ostatnio pan Janusz Kowalski, nie wiem, czy pan kojarzy, bardzo kontrowersyjna postać w polskiej polityce, członek Suwerennej Polski, zresztą jeden z najbliższych współpracowników pana Ziobry, był pytany występując często w roli krzykaczy pierwszomajowych z czasów minionych, gdzie mówi, a teraz idą zakłady z woli na czele z panem prezesem czy ministrem. I pytany był oczywiście w kontekście totalnie antyniemieckiej retoryki, jakim jeździ samochód. Więc z dumą odpowiedział, że Skodą. No tak. Tylko myślę, że ogarnął pan minister, że Skoda jest w Volkswagenie już. No tak, wie pani, jak wielu... Tak a propos tych, którzy jeżdżą niemieckimi samochodami. Jak wiele z jego odpowiedzi jako wiceministra, który powiedział, że nie bardzo rozróżnia, zdaje się, różne rodzaje zbóż i tak dalej. Tak. To nie jest potrzebne ministrowi rolnictwa. No dobrze, to kontynuując. Mówi pan, że kiedy rozmawia na przykład z kierowcą taksówki, to widzi, że mimo, że jeździ niemieckim samochodem, to jest antyniemiecki bardzo, tak? No tak, tak, ale to takie pierwsza reakcja, prawda? Otóż, ale z drugiej zaś strony, trzeba popatrzeć, Niemcy mają jednak bardzo pragmatyczne też podejście, bo dla przykładu wielka nowa inwestycja Mercedesa idąca w setki milionów, czy nawet miliardy złotych, która jest witana z radością przez premiera naszego rządu, który być może 2 dni potem znowu naskoczy na jakiś inny, fragment gospodarki czy polityki niemieckiej. Więc mamy do czynienia z taką niekonsekwencją, ale rodzaj niekonsekwencji stał się konsekwentną częścią niekonsekwentnej polityki rządu wobec sąsiada naszego z zachodu. Tak filozoficznie trochę zapytam, panie ambasadorze, czy sądzi pan, że kiedyś uda się te nasze relacje polsko-niemieckie zbudować na tyle, że one już będą nienaruszalne w tym dobrym sensie? Czy da się nie zapomnieć historii, bo jej zapomnieć się nie da, ale rozumieć i zostawić po prostu i budować na nowo te relacje? Czy za każdym razem to będzie rozdrapywane, rozgrzebywane, bo rosną kolejne pokolenia wychowywane trochę też w tej retoryce właśnie i właściwie... No jesteśmy już na to skazani. Nie jesteśmy skazani. Jesteśmy skazani po prostu na rozsądek. I mam nadzieję, że któregoś dnia, kiedy nastąpi, bo przecież demokracja tak ten proces zmiany zakłada i zazwyczaj też realizuje, przyjdą inne siły polityczne, rozsądne i pragmatyczne i będą rozmawiały z Niemcami i oni zrozumieją, że to są jednak inni politycy. Niemcy o tym wiedzą też. Więc to oczywiście ten element wiedzy jest rozgrywany przez dzisiejszy rządzący. Obecnie rządzący mówią, że to nie ma tak, że ktoś będzie normalnie rozmawiał, tylko od razu na tacy przyniesie polską suwerenność. To są brednie, które się stały częścią repertuaru wypowiedzi rozmaitych polityków wśród dzisiejszej klasy rządzącej. Ale pragmatyka stosunków międzynarodowych jest taka, że istota nich polega jednak na znalezieniu, pomimo kontrowersji, które zawsze jej towarzyszą, ale umiejętności wypracowania kompromisu. No i tej umiejętności w dniu dzisiejszym brakuje, ale zakładam, że któregoś dnia nastąpi zmiana i jednocześnie wtedy być może po tej zmianie przyjdzie jednak ponownie zacząć mówić o pragmatyce relacji polsko-niemieckich, które mają i te wielkie dramaty z przeszłości i ten postawioną w tej chwili kwestię takiego czy innego odszkodowania. Nieważne, że to prawnie dzisiaj jest nieaktualne, ale istnieje również cała symbolika, na której grają przecież dzisiejsi rządzący również i każdy rządzący będzie używał symbolicznych zdarzeń po to, żeby motywować albo ku działaniom konstruktywnym, albo w kierunku pogłębienia sporu po to, żeby z kolei scalić swoje środowisko polityczne. To teraz trochę o polityce tutaj naszej europejskiej w kontekście wojny w Ukrainie. Ostatnio ogromne podziękowania Wołodymyr Zełenski skierował wobec Francuzów, których to parlament przyjął taką dość istotną rezolucję wzywającą wszystkie państwa Unii Europejskiej do tego, żeby grupę Wagnera, wszyscy wiemy, uznać za organizację terrorystyczną. Czy we Francji pana zdaniem też nastąpił jakiś przełom, jeżeli chodzi o postrzeganie tego, co dzieje się w Federacji Rosyjskiej? Czym walczy Federacja Rosyjska, patrząc właśnie grupa Wagnera, czy to jest po prostu zwykły polityczny pragmatyzm? No jedno i drugie. Francuzi, wbrew
być może wrażeniu, jakie istnieją u nas w Polsce, są dobrze i sprawiedliwie informowani o tym, co tam się dzieje. Programy telewizyjne, debaty, które się toczą, wskazują wyraźnie na wyraźne potępienie ewidentnej zbrodni, którą dokonał Putin i jego akolici na różnych stanowiskach władzy publicznej. I pod tym względem opinia Francuzów, tak zwanych zwykłych Francuzów, jest jasna. Uważają, że jesteśmy świadkami wielkiej zbrodni rosyjskiej na Ukraińcach. Natomiast klasa polityczna już też wyszła z tego pewnej blokady, którą miała na początku, czyli ciągle trwającej w niektórych środowiskach przemysłowych również sympatii do Rosji jako wielkiego rynku, na którym można zrobić wyśmienite interesy. I to jest coś, co trzeba pamiętać, w tych mocarstwach europejskich było mocno zakorzenione, dlatego że one miały zawsze fundusze, doświadczenie i moc państwa sprawiającą do tego, że dostawały liczne, obfite i finansowo korzystne deale, kontrakty na terytorium Federacji Rosyjskiej. I rozstanie się z własnymi pieniędzmi jest zawsze procesem bolesnym. I dlatego i ci, którzy mieliby stracić i stracili, opóźniali. Jak wiemy, ciągle jest bardzo dużo firm francuskich obecnych na tamtym rynku. Nie tylko francuskich i niemieckich, są też i polskie firmy, które się nie wycofały. Więc ten rodzaj dwuznaczności w zachowaniach pomiędzy tym, co się mówi, a tym, co się robi, istnieje na całym świecie, chociaż i tutaj można skalę pewną przyjąć, kto więcej robi źle. A pana dziwi jeszcze, że kraje Unii Europejskiej nie przyjęły właśnie takiej rezolucji potępiającej i uznającej grupę Wagnera, no najbardziej brutalną ekipę chyba, jaką da sobie wyobrazić? No, moim zdaniem powinno być, ta kwestia widocznie nie była dostatecznie intensywnie postawiona w Parlamencie Europejskim. Moim zdaniem taka, tego typu deklaracja powinna mieć miejsce, bo jesteśmy świadkami wysoce zorganizowanej grupy gangsterów. Dosłownie gangsterów, sam Prigożyn do nich należy, tak. Którzy postanowili z tego zrobić interes. On dla siebie czy dla swoich współpracowników, a generalnie następstwem tego są mordy, no, zabójstwa, łamanie wszelkich możliwych do wyobrażenia sobie i przyjętych i obowiązujących praw ochrony chroniących życie i zdrowie ludzi. No właśnie, ale mówił pan przed chwilą o takiej grze interesów. Wiemy, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I mamy kolejną, no, dość smutną sytuację, w której po wielu, wielu godzinach rozmów nie ma nadal porozumienia w Unii Europejskiej co do kolejnego 11 pakietu sankcji wobec Federacji Rosyjskiej. Ciężko to zrozumieć też, no, tak naprawdę. Rzeczywiście, jest to bardzo ciężko zrozumieć i również pamiętamy, chodziło o tą amunicję, która miała być zrobiona, tak. I tutaj Francuzi chcieli, żeby to była amunicja produkowana wyłącznie nie tylko w Unii Europejskiej, ale ze środków Unii Europejskiej. Zwlekali ogromnie dużo, to trwało. No więc pokazuje to, jak ciężko wypracować wspólną politykę w gronie państw, które każde mówi, że nie odda nawet centymetra kwadratowego swojej suwerenności. Znajdowanie kompromisów to jest właśnie oddanie fragmentu swojego interesu na rzecz wspólnego porozumienia. I to łatwo mówić, kiedy człowiek stoi przy tablicy i opowiada takie rzeczy studentom, a kiedy przychodzi do usiąścia za stołem i wyciągnięcia kalkulatora i liczenia, kto na tym straci, kto zyska, mamy tego typu blokady. Ale to nie są tylko blokady o charakterze gospodarczym. Dlatego, że Francuzi zarobią więcej, a Polacy mniej, a chcemy, żeby było odwrotnie. To są często właśnie rzeczy wynikające przede wszystkim z wartości, którym człowiek hołduje. I dlatego tak bardzo dziwi blokada czy niechęć potępienia grupy Wagnera, bo przecież poza wszelką dyskusją jest, że to jest cel, cel parlamentu powinien taki być. Wagner uznany całkowicie za terrorystę i w związku z tym wobec wszystkich jego dowódców, jego samego osobiście również i przy okazji tych, którzy uczestniczą w tych zbrodniach, wyciąganie konsekwencji, prawda? Panie ambasadorze, czy uważa pan, że europejscy politycy, europejscy dyplomaci mają już perspektywę określoną tego, jak ułożyć sobie stosunki z Federacją Rosyjską po zakończeniu tej wojny? Nie, te debaty na pewno trwają. I one trwają w takich think tankach, tych wszystkich biurach ofiarujących swoje usługi, takie intelektualne rządom poszczególnych państw europejskich. Myślę, że również odbywają spotkania w poszczególnych, może również i na takich spotkaniach, jakie są, że rząd sobie wyjeżdża na weekend i debatuje jakiś istotny temat. Myślę, że na ten temat prowadzone są wewnątrz poszczególnych państw rozmowy. Ale nie słyszałem, żeby były one prowadzone na poziomie europejskim. Przypuszczalnie z tego względu, że byłoby trudno dojść do dzisiaj wiążącej konkluzji, bo to jest kwestia istotna.
czy po raz pierwszy Europa stoi przed czymś takim, co mogło być produktem europejskim. Potępienia, ja rozumiem wielkość i głębokość rynku rosyjskiego, rozumiem ich znaczenie w opozycji do rosnącej siły Chin, ale to wszystko jednak musi być skonfrontowane z kwestią podstawową. Tych mordów i zbrodni, które zostały popełnione na Ukrainie. I trzeba wyraźnie, gdyby Unia Europejska powiedziała, z Putinem nie rozmawiamy, z Rosją nie rozmawiamy, pieniędzy nie dostaniecie i będziemy w tym wytrzymamy nerwowo. Ten, nawet presję lokalnych środowisk globujących, pochodzących z przemysłu, rozmaitych sektorów finansowych, to politycy powiedzieli, tego, to czego byliśmy świadkami, nie można zapomnieć. Czy także w tym kontekście układania sobie przyszłych stosunków z Federacją Rosyjską ścierpła panu ostatnio skóra, kiedy dowiedział się pan, że sondaż Washington Post daje zwycięstwo Donaldowi Trumpowi w nadchodzących przyszłorocznych wyborach prezydenckich? No, znam tę nazwę, to jednak opinię, choć podbudowaną badaniami rynku czy opinii, ale gdyby tak się zdarzyło, że rzeczywiście Donald Trump by zwyciężył, no to wkraczamy w kolejną ciężką fazę relacji Europa-Ameryka i jednocześnie my, czyli Unia Europejska, a Ukraina i Rosja. Wypowiedź Trumpa w sprawie Unii Europejskiej właśnie. Podczas gdy Stany Zjednoczone wydały 170 miliardów dolarów, Europa tylko 20 miliardów. Chce, żeby Europa wyłożyła więcej pieniędzy. Oni mają mnóstwo pieniędzy, mówi Trump. To już jest takie właśnie zaostrzenie retoryki, o której pan wspomniał. Tej, którą on przecież stosował wcześniej. I zapowiedź pewnie zmniejszenia pomocy dla Ukrainy. No tak, więc to jest ogromny cios, bo gdybyśmy sobie wyobrazili to, że Stany Zjednoczone nie partycypowałyby politycznie i finansowo w wysokości, o którą pani zacytowała, no to Ukraina dzisiaj być może już byłaby skonsumowana. No nie być może, tylko raczej właściwie na pewno. I kolejna sprawa. Myślę w kategoriach załatwienia spraw. Chcę, żeby Rosjanie i Ukraińcy przestali umierać i zrobię to w ciągu 24 godzin, mówi Trump. No tak. To jest niepoważny człowiek. On jest niepoważny w tych wypowiedziach. To jest poza wszelką dyskusją. To jest przykład człowieka niestabilnego psychicznie. Tak to muszę powiedzieć. Tacy politycy zdarzali się też i w przeszłości. I nawet bym powiedział, ci, którzy mają wyobrażenie o swojej roli w życiu swoich narodów czy całego świata, tak jak Trump, on też rozumie w kategoriach świata, Putin podobnie zresztą, to są bardzo niebezpieczne postaci, bo w ślad za tego typu intelektualnymi, psychicznymi bredniami idą potem działania niestety bardzo praktyczne, typu wstrzymanie pomocy, zablokowanie komuś albo wypuszczenie wojsk na teren sąsiada. No właśnie, tym bardziej, że jeszcze do Trumpa dochodzą te wszystkie wątpliwości prawne, prawda? No, tak, i to wszystko molestowania seksualnego i tak dalej. Ale to jest tak, że po prostu świat zalewają populizmy i Amerykę też zalał. No to musimy pamiętać o dwóch sprawach. Moim zdaniem takim wyzwalaczem tego populistycznego nastawienia były jednak następstwa społeczne i następstwa tego wielkiego kryzysu 2008-2012. One się odwlekły w czasie i ci, którzy postanowili ratować swoje gospodarki, ale również własną politykę, zaczęli grać w tonacji populistycznej. Tak było zawsze przed wielkimi konfliktami. Tak było, pamiętajmy, też w Niemczech po zmianie władzy w 1933 roku. No i po tym wszystkim, co się dalej działo. Więc tutaj jest taka faza niebezpieczna, że populizmy odwołują się do psychologicznej reakcji potem społeczeństw i wtedy można wymawiać ludziom różne rzeczy. Jeszcze pokazując gdzieś w oddali, a potem coraz bliżej obraz wroga, najlepiej zagranicznego. No i mamy rzeczy, które mogą doprowadzić do kolejnej wielkiej agresji czy nieszczęść, zwyczajnych nieszczęść ludzkich. Putin na pewno kciuki za wygraną Trumpa trzyma, prawda? No tak, ale oczywiście. No, będzie mu kibicował w nadziei, że być może wtedy będzie mógł odwołać się do pewnych archiwów, które w Rosji się nazywają kompromatami, a które na Trumpa podobno ma. Panie ambasadorze, ogromnie dziękuję za to spotkanie. Andrzej Byrd, były ambasador Rzeczypospolitej we Francji i w Niemczech. Spokojnego, dobrego dnia, panie ambasadorze. I my tą rozmową kończymy dzisiejsze wydanie programu. Wracamy do państwa jutro o godzinie 9:07. Bardzo dziękujemy za dziś i spokojnego, dobrego dnia życzymy. Tutaj Michał na ucho mi podpowiada, że jutro państwa ulubieniec, dr Mirosław Oczkoś. Oj, będzie się działo, bo jest dużo w polskiej polityce do podsumowania. Także już dziś państwa bardzo ciepło zapraszam. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa. Kłaniamy się. Do jutra.